Rozmawiam z panem profesorem Przemysławem Oszukowskim. Panie profesorze, obecnie lekarze mają do czynienia z ogromną wiedzą. W jaki sposób algorytmy mogą im pomóc uporządkować tę wiedzę? Witam państwa. Pani redaktor, no, algorytmy są pewnego rodzaju taką syntezą wiedzy, czyli nie tylko, że porządkują wiedzę, ale przynajmniej te algorytmy, które my tutaj prezentujemy, które organizuje Medical Tribune, to są algorytmy, które są rzeczywiście algorytmami sprawdzonymi. Przecież tak naprawdę każdy z nas może sobie opracować jakiś algorytm postępowania w określonej chorobie. Czy on będzie bardziej, czy mniej będzie prawdziwy, no to oczywiście zweryfikuje życie i porównanie, powiedzmy, z ogólną wiedzą. Te algorytmy, które tutaj prezentują nasi wykładowcy, to są algorytmy, które powstawały przez wiele tygodni i następnie były weryfikowane również przez innych specjalistów. Chcieliśmy, żeby tu nie było jakichś niezgodności ze współczesną wiedzą. Chcieliśmy, żeby tu nie było jakichś naleciałości marketingowych, tylko żeby to była czysta wiedza, ta sprawdzona. Nawet jeżeli niektórzy by się dopatrzyli, że no, ktoś tam jeszcze coś innego na ten temat powiedział czy dopowiedział, że można jeszcze jakoś inaczej postępować. Zgoda. Natomiast my wybieraliśmy te procedury, które są najlepiej udokumentowane i które w naszym przekonaniu rzeczywiście oddają właściwą wiedzę, jeżeli chodzi i o diagnostykę, i o leczenie. Czyli dlatego uważam, że te algorytmy są szczególnie wartościowe i dla większości lekarzy myślę, że przez wiele lat one się tak naprawdę nie zdeaktualizują. Które tematy były najbardziej ciekawe podczas tego kongresu? Panie redaktor, to nie można tak powiedzieć, które były najbardziej ciekawe, dlatego że ciekawe są te tematy, z którymi się spotykamy w praktyce z naszymi pacjentkami i których nie tak prosto jesteśmy w stanie sami rozwiązać. Bo przecież tak naprawdę w swojej praktyce też postępujemy algorytmami. Jeżeli przychodzi pacjentka z porodem rozpoczętym, to większość tych, co pracuje na sali porodowej, ma jakiś schemat postępowania z nią, w którym momencie co ma zrobić. Tylko te algorytmy mają na celu również zweryfikowanie, czy to nasze postępowanie, które przez lata stosowaliśmy i które uważaliśmy, że jest najlepsze, czy rzeczywiście znajduje ono uznanie w oczach specjalistów, którzy ten temat analizowali na zimno i konsultowali z innymi ludźmi. Czyli czasami można powiedzieć, że my tego nie nazywamy algorytmami, ale sami pracujemy jakimś swoim schematem. Natomiast ta weryfikacja z innymi poglądami czasami jest bardzo potrzebna. Te algorytmy są nam potrzebne, no z jakimi chorobami się spotykamy. Jeżeli mamy do czynienia z ginekologiem, onkologiem, to jego najbardziej będą interesowały sprawy onkologiczne. Jeżeli będzie to ginekolog, położnik, perinatolog czy typowy położnik, no to jego najbardziej będzie interesował przebieg ciąży czy różnego rodzaju problemy występujące w porodzie. Musimy pamiętać, że dla pacjentów to najważniejsza jest zawsze jego choroba. Jego, nawet jeżeli to jest rzadka choroba, jeżeli to jest błaha choroba, czyli każdy pacjent chciałby być załatwiony jak najlepszymi metodami, najskuteczniejszymi, najszybciej rozpoznany w jego chorobie. Jego nie interesuje, że mamy rozpracowane jakieś tam inne choroby, znacznie poważniejsze, na które się umiera, a na tą jego chorobę się nie umiera. To jest jego problem i chcemy lekarzy wyposażyć w wiedzę z różnych fragmentów tej naszej ginekologii i tych najcięższych, gdzie są choroby śmiertelne, i tych błahszych, gdzie powiedzmy dbamy o komfort życia, jak na przykład problemy z nietrzymaniem moczu czy infekcje dróg moczowych, gdzie no, to nie są choroby, które prowadzą do śmierci czy jakiegoś wyjątkowo rzadko kalectwa, no ale z punktu widzenia komfortu życia tej pacjentki, to dla niej jest to niezwykle ważny problem. No ale jednak liczba roszczeń pacjentów spowodowanych
no, jakimiś powikłaniami rośnie i czy algorytmy pozwalają lekarzowi uniknąć takich sytuacji konfliktowych? Oczywiście, liczba roszczeń rośnie, bo jest to taka moda, która przyszła najpierw z Ameryki, później przyszła z Zachodu, chociaż w Europie Zachodniej te roszczenia są troszeczkę inaczej rozwiązywane niż u nas i niewątpliwie algorytmy, czy w ogóle postępowanie zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną chroni przed roszczeniami. To znaczy, to nie chroni przed roszczeniami, bo pacjent ma prawo sobie rościć, nawet jeżeli to jest roszczenie całkiem abstrakcyjne. Natomiast w sądzie chroni przed odpowiedzialnością. Tylko trzeba pamiętać, że pacjent też jest wyposażony w jakąś wiedzę, którą właśnie adwokaci czerpią chociażby z naszych algorytmów. Bardzo często po tej drugiej stronie jako anonimowy uczestnik postępowania jest lekarz specjalista, który podpowiada adwokatowi czy pacjentowi. Czyli trzeba pamiętać, że jeżeli takie algorytmy są, to trzeba je znać, dlatego że pacjent i adwokat będą je znali lepiej niż my. Czyli jeżeli tej procedury nie wykonamy zgodnie z tym algorytmem, a adwokat będzie w ten algorytm wyposażony, no to będziemy w dosyć trudnej sytuacji. Również należy pamiętać, że tak jak wspomniałem, każdy ma prawo napisać swój algorytm. Algorytmy piszą towarzystwa naukowe, algorytmy piszą wydawnictwa, tak jak w tym wypadku. No i im lepiej będzie precyzyjniej ten algorytm określony, oparty na rzeczywistej, takiej zdrowej wiedzy, no tym jego wartość później w sądzie będzie większa, dlatego że przecież sąd też posiłkuje się opiniami, czy tak naprawdę opiera się na opiniach biegłych. A biegli też korzystają z tych algorytmów. Tylko mówię, podstawowym warunkiem posiadania jakiegoś zysku z tego, żeby się bronić algorytmem, no to trzeba go znać i trzeba tą procedurę wykonać zgodnie z tym algorytmem. A które obszary wiedzy z dziedziny ginekologii i położnictwa jeszcze być może są niedoceniają znaczenia algorytmów? To znaczy, pani redaktor, generalnie rzecz biorąc, myślę, że wszyscy doceniają, którzy się z tym spotkali. Natomiast no, muszę powiedzieć, że no, są jeszcze koledzy, którzy nie wierzą w wartość algorytmów, ale tak samo jak spotykam się z kolegami, którzy nie znają aktualnych rozporządzeń ministra zdrowia, na przykład odnośnie porodu, co jest już prawem i tak naprawdę nieznajomość tego prawa i postępowania wbrew temu prawu no jest wyjątkowo niebezpieczne. Ja nie mówię, że zawsze naraża pacjentkę na jakąś szkodę, bo wiadomo, że tam też mogą się znaleźć nie do końca sprawdzone, powiedzmy, propozycje postępowania. Ale to, co już jest w rozporządzeniu ministra zdrowia, to jest prawo. I to nie jest do przedyskutowania, a przede wszystkim nie przedyskutowania przy postępowaniu z pacjentem. Sobie można dyskutować z tym gronem, które tworzyło to prawo, ale wykonać należy tak, jak jest już w tym rozporządzeniu napisane. No chyba, że coś wyjątkowo nie pasuje do tego rozporządzenia, ale to trzeba bardzo szczegółowo uzasadnić pisemnie. Najlepiej jeszcze, żeby to poparł jakiś inny specjalista, że to tak rzeczywiście jest, że to rozporządzenie, powiedzmy, nie pasuje do tego przypadku, mimo tego, że powinno pasować. No tak, ale rozmawiamy o algorytmach i chciałam spytać... No ale te rozporządzenia to też są algorytmy, bo tam też jest po kolei, co należy wykonać, jak należy prowadzić diagnostykę, jak należy leczenie, czyli to, ten algorytm może mieć różny kształt. No, algorytm generalnie rzecz biorąc, to są poszczególne kroki opisane, że jak to występuje, to należy to zrobić, jak to występuje, to należy to zrobić. Także mówię, te algorytmy mogą mieć różną formę i różne treści zawierać. No, my jesteśmy przekonani, że te nasze algorytmy są dobrze zrobione i że one będą pomocne dla lekarzy, no ale przede wszystkim dla naszych pacjentek, bo to jest cel tak naprawdę naszego działania, czyli że ci koledzy, którzy będą się opierali na tych naszych algorytmach, no raz, nie powinni, że tak powiem, działać na dobro naszych pacjentek, a po drugie, że będą jednak chronieni przed jakimiś niesłusznymi tam pomówieniami czy wezwaniami przedsądowymi. Dlatego myślę, że lekarzy możemy zaprosić już w
na przyszłoroczną edycję. Ja zawsze kolegów zapraszam i namawiam do tego, żeby te algorytmy, jak przyjadą do domu, to jeszcze raz sobie przejrzeli na świeżą pamięć to, co jest tam zapisane, bo tam są przypomnienie tych slajdów, które widzieli, jeszcze pamiętają, co wykładowcy mówili, jaka była dyskusja, czyli tak, żeby no, tą wiedzę sobie na świeżo przypomnieć, a później od czasu do czasu, no niestety, ale należy też sobie przypominać, bo przecież zapomina się tak samo, jak treść książek się zapomina i literalnie się przecież nie pamięta nawet jakichś tam ulubionych powieści, a niestety algorytmy to jest tak syntetyzowana wiedza, że trzeba literalnie punkt po punkcie wszystko znać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.